Cześć wszyscy, nazywam się Maja Szewczak i witamy do następnego odcinka Maja Szewczak Kolor Musowa Kraina. Dzisiaj przerabiamy dekturki na sklep truskawkowego ciastka, ale na początku musimy użyć o tej podstawy na ten sklep. Myślałam o kształcie truskawkowym. Teraz go obciąć. A teraz przyszyję te ściany. Pierwsza część sklepu zrobiona i jest w odpowiednim rozmiarze dla szopkincowych lalek i dla tych mniejszych. A teraz zostało zrobić dach. Płaski dach o kształcie truskawki. Potrzeba tam napisu, że to sklep truskawkowe ciastko. Na początku zszywaczem dodać podstawę na napis. Potem tego motylka na napis truskawkowego ciastka. Napis gotowy. Teraz trzeba zszyć dach do dekturki. Konstrukcja gotowa, ale trzeba tam więcej koloru. Zrobiona podłoga, teraz trzeba ją wyciąć z niepotrzebnych miejsc. Gotowe z podłogą. Już pomalowałam sklep truskawkowego ciastka. Zobaczmy w środku. W środku trzeba chyba więcej pracy. Na początku zaczynamy z miejscem na ubrania. Miejsca na ubrania gotowe. Teraz trzeba dodać miejsca na zabawki i na meble. Gotowe. Teraz każdy wie, gdzie są ubrania, zabawki i meble w tym sklepie. Gotowe. A meble będą w katalogu. I wszyscy, co myślicie o tym sklepie truskawkowego ciastka? Proszę napisać w komentarzach
i zobaczymy się w następnym odcinku. Maja Szewczak, kolor musowa kraina. Pa wszyscy!